I wtedy podczas tych przesłuchań powiedzieli dużą część prawdy. Powiedzieli, że to było wojskowe lotnisko. Powiedzieli, że były procedury wojskowe, a więc, że to oni decydowali o tym, czy samolot może lądować, czy nie może. I powiedzieli rzecz najważniejszą. Przyznali się do tego, że okłamywali pilotów. Powiedzieli rzecz najważniejszą. W związku z tym wiecie Państwo, co się stało po pół roku? Wiecie, prawda? Po pół roku prokuratorzy rosyjscy unieważnili te zeznania. Powiedzieli, nie ma tych zeznań. To nie oni wycofali zeznania, to nie ci, którzy zeznawali, powiedzieli, o przepraszam, pomyliłem się, chciałbym uzupełnić moje zeznania, byłem zdenerwowany, powiedziałem nieprawdę, no dowolnie, prawda? Nie. Oni nadal podtrzymywali, ale prokuratorzy kazali im unieważnić te zeznania. I niestety polska prokuratura zgodziła się na unieważnienie tych zeznań. No więc tak wygląda solidność, praworządność, uczciwość. Uczciwość, mówię o takiej ludzkiej uczciwości. Ja już teraz abstrahuję od tego, że to jest po prostu działanie na szkodę śledztwa. To jest po prostu działanie przez organ zobowiązany do wymiaru sprawiedliwości, działa na szkodę śledztwa. I oni muszą mieć świadomość, ja tego nie ukrywam. My na końcu naszego raportu postawimy im wszystkim zarzuty za takie działanie. Panie ministrze, chciałem zapytać, czy prawdą jest, że strona polska zwróciła się do strony amerykańskiej o wyjaśnienie, z kim kontrolerzy kontrolowali się w Moskwie? Dziękuję. Według mojej wiedzy nieprawda. Ale ja o to pytałem w Stanach Zjednoczonych. Za to nic nie wiem o tym, żeby prokuratura z takim pytaniem się zwróciła, a myślę, żebym wiedział, gdyby to miało miejsce. Myślę, że tak nie było. Myślę, że tak nie było. Dlatego, że to... Wszystko, o wszystko można zapytać do czasu, kiedy będę musiał wyjechać do Krasnego Stanu. Panie ministrze, ja mam jeszcze jedno pytanie. Zwróciłem uwagę na pewien fakt, przyglądając relacje z tego zamachu terrorystycznego w Smoleńsku. Otóż też i kilku korespondentów zagranicznych zwróciło na to uwagę, że nie było pojazdu ze schodami. O dziwo, czy nie bywałem? Czyżby od razu szykowano schody do nieba dla naszej najlepszej elity państwowej? To jest dość ciekawe. W ogóle nie było tego pojazdu. A ja latałem tym samolotem, on nie jest taki niski. Tak, tak, on jest bardzo wysoki, ale trzeba powiedzieć więcej, proszę pana. Trzeba powiedzieć więcej, tam przecież na godzinę przed nadleceniem polskiego samolotu miał wylądować IU-76, który wiózł samochód pancerny dla polskiego prezydenta.